Witajcie. Chciałbym zaprezentować Wam bardzo prosty zasilacz stabilizowany prądu stałego, który każdy może wykonać we własnym zakresie. Zasilacz oparty jest na układzie z rodziny LM78XX, gdzie XX odpowiada różnym napięciom pracy. Na wejściu opcjonalnie możecie wstawić diodę, najlepiej Schottkiego, w celu zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Kolejnym elementem jest bezpiecznik. Dalej mamy diodę świecącą z rezystorem dobranym do napięcia pracy. Kondensatory 1000 mikro i 100 nanofaradów zapewniają filtrowanie i stabilną pracę układu. Dioda zabezpiecza przed rozładowywaniem się kondensatorów wyjściowych przez stabilizator. Dodatkowo, w celu zmniejszenia szumów, możecie umieścić na wyjściu filtr LC typu Pi złożony z kondensatora mniejszej pojemności, dławika oraz kondensatora o dużej pojemności. Układy LM78 wykonywane są m.in. w obudowie TO220, w której pierwszą z lewej nóżką jest wejście, a pierwszą z prawej wyjście. Uważajcie, ponieważ w bardzo podobnych układach 78L wyprowadzenia są na odwrót. Prąd maksymalny jest również inny, dla LM78 jest to 1 do 1,5 A, a dla 78L tylko 100 mA. Podane wartości zarówno kondensatorów, jak i dławika indukcyjnego są orientacyjne i zostały dobrane tak, aby były łatwo dostępne. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby nieco te wartości zmniejszyć bądź zwiększyć. W przypadku filtru im większa wartość kondensatora wyjściowego, tym niższa częstotliwość odcięcia, a co za tym idzie niższe szumy. Każdy kondensator elektrolityczny posiada maksymalne napięcie pracy, które musi być większe od napięcia w Waszym układzie. Pojemność w mikrofaradach oraz najważniejsze oznaczenie ujemnego bieguna przez krótszą nóżkę oraz przez opis na obudowie. Pamiętajcie, że odwrotne podłączenie kondensatora elektrolitycznego grozi wybuchem. Dobierając cewkę czy dławik indukcyjny musicie pamiętać, aby ich prąd maksymalny był dobrany do maksymalnego prądu w Waszym układzie. Nie nadają się do tego celu nieduże dławiki osiowe. Stabilizatory występują w wersjach o różnym napięciu pracy. Tutaj prezentuję kilka najbardziej popularnych wartości od 3,3 do 24 V. Chociaż większość stabilizatorów posiada zabezpieczenie termiczne i w przypadku przegrzania napięcie wyjściowe zostanie obniżone, tak aby układ nie uległ uszkodzeniu, warto jest dodać odpowiedni radiator odprowadzający ciepło. Zapewni to stabilniejszą pracę zasilacza i przedłuży jego żywotność. Większość radiatorów można przymocować do obudowy TO220 przy użyciu śrubki z gwintem metrycznym M3. Korzystne jest również umieszczenie pomiędzy radiatorem a stabilizatorem pasty bądź kleju termoprzewodzącego, co znacząco poprawi odprowadzenie ciepła. Tak jak w tym przypadku. Źródłem napięcia stałego w naszym układzie może być prostownik złożony z transformatora, mostka prostowniczego oraz kondensatora dużej pojemności. Wymaga to jednak umiejętności obchodzenia się z wysokim napięciem. Jeżeli nie macie doświadczenia, nie podejmujcie niepotrzebnego ryzyka. Poproście specjalistę o pomoc, bądź jeszcze lepiej, skorzystajcie z innych źródeł prądu stałego. Możecie użyć zasilacza wtyczkowego. Jego napięcie wyjściowe musi być przynajmniej o 3 V wyższe od napięcia, jakie chcecie uzyskać. Możecie też skorzystać z baterii i połączyć je przy użyciu specjalnych klipsów bądź pojemników, co da Wam wyższe napięcie. Nie próbujcie lutować baterii. Mój zasilacz składa się z mostka prostowniczego, stabilizatora z radiatorem, kondensatora filtrującego tętnienia oraz filtru złożonego z kondensatora 100 mikro, dławika indukcyjnego oraz dwóch kondensatorów wyjściowych dużej pojemności. Po włączeniu zasilania napięcie wyjściowe stabilizowane jest na około 5 V, ponieważ użyłem stabilizatora 7805. Po lewej stronie pokazane jest napięcie wejściowe. Pomimo iż jest ono zwiększane, na wyjściu cały czas uzyskujemy 5 V. Jednak jeżeli zmniejszymy teraz znacząco napięcie wejściowe, to napięcie wyjściowe ustabilizuje się poniżej 5 V. Widać również, że dla napięcia wejściowego, około 5 V, nie uda nam się uzyskać 5 V na wyjściu. Stabilizatory tego typu zawsze powodują pewien spadek napięcia. W przypadku tzw. stabilizatorów low dropout, LDO, może być to spadek rzędu kilkuset mV, bądź mniej. Natomiast przy zastosowaniu stabilizatorów z serii 78, napięcie na wejściu zasilacza musi być większe o przynajmniej 2,5 do 3 V w stosunku do napięcia wyjściowego. Tak wygląda przebieg napięcia wyjściowego na oscyloskopie. Niskie szumy i brak szpilek napięciowych. Teraz podłączymy do układu nieduży silnik prądu stałego. Po podpięciu przewodów pojawia się spadek napięcia, jednak po chwili wraca ono do 5 V, a silnik działa dalej.
Jest to bardzo prosty i tani zasilacz, jednak o przyzwoitych parametrach. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach, a jak Wam się spodobało, zasubskrybujcie nasz kanał.